Rafał jest jednym z uczestników 11. edycji Rolnik szuka żony. Czy 32-latek wybaczy kandydatce to, co przed nim zataiła? Ta rozmowa tak przebiegła, że zapomniałam mu powiedzieć o ważnej rzeczy, wyznała w rozmowie z innymi kobietami. Internauci krytykują jej postępowanie, to takie trochę egoistyczne zachowanie, już w najbliższą niedzielę poznamy dalsze losy Wiktorii, Agaty, Sebastiana, Marcina i Rafała. Nowy odcinek programu Rolnik szuka żony już 22 września o 21 w TVP1 i online na platformie VOD. TVP.pl. W poprzednim Marta Manowska odwiedziła gospodarstwa z listami od kandydatek i kandydatów. Uczestnicy musieli zdecydować, kogo chcą bliżej poznać. W kolejnym epizodzie dowiemy się, kto został zaproszony na randki. Szokujące wyznanie kandydatki. Co zataiła przed rolnikiem? Rafał jest jednym z uczestników 11. edycji programu Rolnik szuka żony. Mężczyzna ma nadzieję, że udział w randkowym show TVP odmieni jego życie. Trzydziestodwulatek prowadzi gospodarstwo w województwie mazowieckim, gdzie zajmuje się uprawą papryki i zboża. Ukończył szkołę gastronomiczną, ale zdecydował się wrócić do rodzinnego domu i zająć się rolnictwem. W pracy pomagają mu rodzice, którzy mieszkają tuż obok. On wybudował swój dom i pół roku temu się do niego wprowadził. Mieszka sam. Rafał ma za sobą jeden 8-letni związek. W wizytówce przyznał, że chciałby poznać dziewczynę, która nie ma dzieci i będą móc wspólnie zbudować wszystko od zera. Zaznaczył, że chce, aby partnerka wprowadziła się do niego, ale niekoniecznie musiałaby zajmować się tym, co on. Trzydziestodwulatek zdradził, że marzy o ślubie i rodzinie. Czy w programie spotka kobietę, która będzie pragnęła tego samego? Na oficjalnym profilu Rolnika pojawiła się zapowiedź kolejnego odcinka. Jedna z kobiet zaproszonych na randkę przez Rafała wyznała pozostałym kandydatkom, że nie powiedziała mu wszystkiego. Wyraźnie przejęta efektem spotkania podzieliła się z pozostałymi swoim zaniepokojeniem. Jedna z pań dopytywała, a nie napisałaś w liście, rozumiem, tak? I usłyszała w odpowiedzi, nie, 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 nie. Jakby no chciałam na miejscu już tutaj, nie? Skwitowała to krótko, aha, zapomniałaś. Internauci krytykują tłumaczenia uczestniczki Rolnik szuka żony. Wymiana zdań między kandydatkami Rafała wywołała niemałe poruszenie wśród widzów. Internauci zaczęli zastanawiać się, czym jest ta ważna rzecz. Dziecko, ciąża, mąż, choroba, trwający jeszcze rozwód to najczęstsze odpowiedzi. W komentarzach nie zabrakło też krytycznych opinii na temat postępowania uczestniczki Rolnika. Co za dziecinne tłumaczenie, jeśli jest to ważna rzecz, to się ją już w liście pisze. To takie trochę egoistyczne zachowanie. Nie napiszę, bo chcę to osobiście powiedzieć. Warto wziąć pod uwagę fakt, żeby od początku grać w otwarte karty, bo na jej miejscu mogła być inna osoba.
Sama bym nie chciała, żeby ktoś mi o ważnej rzeczy powiedział na randce.